Au, au, Wow, a to chyba jednak zacznę się w to bawić. Wow, no grubo tu pojechali. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale i wzrok was nie myli. Katarzyna się trochę opaliła i nie opaliłam się na urlopie, tylko po prostu wysmarowałam się w końcu. Po kilku latach niesmarowania się, wysmarowałam się samoopalaczem i dzięki temu, że trochę się przyciemniłam, to miałam szansę przetestować jeden produkt, na którym bardzo, bardzo zależało mi od miesięcy, ale niestety byłam do niego za blada, więc do niego zaraz przejdziemy. Mam tutaj również przed sobą przygotowane nowości z Glam Shopu, z Huda Beauty oraz z Veoli, więc jeżeli jesteście ciekawi, czy ten makijaż jest grzechu warty i czy nic tutaj nie sprawiało mi trudności, to zapraszam do oglądania dalej. A zanim przejdziemy do makijażu, to zrobimy demakijaż tego makijażu. Oczywiście za chwilę cofniemy się w czasie i pokażę wam krok po kroku, co tutaj było nałożone, ale dzisiaj mam do przekazania fajną informację. Sądzę, że ci, którzy są ze mną, doskonale wiedzą i widzą, że lubię się z marką Yumi. I kilka miesięcy temu mówiłam wam o tych płynach micelarnych, koktajlach micelarnych do demakijażu. I tutaj są już kolejne buteleczki tych płynów i w dziale do demakijażu u Yumi pojawiły się dwa nowe produkty i to są produkty, które sądzę, że nie tylko ja będę uwielbiać, ale również wiele z was. Mianowicie takie rozpuszczacze do zadań specjalnych, czyli na przykład do wodoodpornego makijażu, linerów czy klejów do rzęs. Czyli mamy hydrofilowe masełko do demakijażu oraz hydrofilowy olejek do demakijażu. Oba te produkty są nowością i są już dostępne w Hebe. Oczywiście w opisie na dole podam wam linki do tych produktów. I to, co wyróżnia te produkty, to to, że one są hydrofilowe. Hydrofilowe to oznacza, że one bardzo lubią się z wodą. I w połączeniu z wodą, zarówno olejek w połączeniu z wodą, jak i masełko w połączeniu z wodą, tworzą świetną, bardzo przyjemną, kremową emulsję, która świetnie domywa nawet wodoodporny makijaż. I to, co jest najważniejsze, te produkty nie pozostawiają tłustej warstwy, takiego tłustego filmu na skórze. Oczywiście, jak w każdym produkcie marki Yumi, cała marka Yumi opiera się głównie na aloesie, więc w tych produktach również jest aloes, a aloes doskonale wiemy, że chyba każdy lubi, bo ma świetne właściwości. Masełka od Yumi mamy 50 ml i tutaj znajdziemy olej ze słodkich migdałów, masusza, olej z nasion słonecznika, olej z pestek winogron, ekstrakt olejowy z aloesu, jabłka i rabarbaru, a z kolei w olejku o pojemności 100 ml mamy olej ze słodkich migdałów, olej z awokado, olej arganowy, olej jożoba, ekstrakt olejowy z aloesu, jabłka i rabarbaru. Więc zarówno i jeden i drugi produkt dzięki tym składnikom nie tylko działają oczyszczająco, ale przede wszystkim również nawilżająco i łagodząco. I oczywiście przypomnę jeszcze o tym, że tym bardziej teraz, latem, kiedy mamy dosyć wysokie temperatury i bardzo mocne słońce, i używamy. Mam nadzieję, że używacie, bo trzeba używać, trzeba o tym pamiętać. Używacie SPF-ów wysokich, najlepiej 50, to również właśnie takimi produktami powinniśmy zmywać SPF, nawet wtedy, kiedy nie mamy na sobie makijażu. Więc ja ze swojej strony niezmiennie polecam produkty od Yumi i jeżeli będziecie zainteresowani, to wszystkie informacje będą zawarte w opisie na dole pod tym filmem, a teraz możemy przechodzić do makijażu. Jak już pewnie zauważyliście, jestem trochę opalona. Jak na mnie, to jestem bardzo opalona, bo tak to zawsze jestem blada. I w razie czego to nie jest to, że ja się opaliłam, jak miałam przerwę, tylko z racji tego, że trochę sobie przedramiona opaliłam na spacerach z Karmelkiem, to stwierdziłam, że muszę to wyrównać, a oczywiście pamiętam o tym, że ja raczej funkcjonuję w nocy, a jak już wychodzę na słońce, to SPF-y i takie tam i szybko się chowam do domu, więc stwierdziłam, że tam, gdzie po prostu jestem nieopalona, to się wysmaruje samoopalaczem. Tak, zdecydowanie widać, że to jest bardziej samoopalacz niż normalna opalenizna. I dzięki temu, że się trochę przyciemniłam, to mogę dzisiaj spróbować
tego CC kremu, którego jestem bardzo ciekawa, bo tutaj mamy SPF 50+ i to jest Kobo Professional Face Cream z kolagenem i olejem arganowym i to jest odcień 51 Light Beige i wydaje mi się, że to jest właśnie najjaśniejszy odcień. Na tych aukcjach raz opisane, raz nieopisane. No ale dobra, no ja mam, przypuszczam, że pewnie ten najjaśniejszy, czyli 51. Fajnie kryje, podoba mi się efekt na twarzy, kolor 51 dla bladziochów ok. I tutaj moim zdaniem dla bladziochów może nie za bardzo, bo jak sprawdzałam sobie, to dzisiaj powinnam być w miarę ok, a przed samoopalaczem zdecydowanie to do mnie nie pasowało. I tak, w środku w opakowaniu nie ma tutaj słomki, to nie idzie przez całe opakowanie, tylko jest wyciskane. I właśnie jak robiłam swatcha sobie, sprawdzałam, to wydaje mi się, że on delikatnie się utlenia. No i właśnie ja ten podkład CC krem odłożyłam sobie do testów i mówię, dobra, teraz mogę go przetestować, bo kolorystycznie powinien się zgadzać. Ładne krycie. Gdzieś widziałam komentarz, że on śmierdzi, ale nie czuję, żeby śmierdział. No i to jeszcze bez klepania gąbką. Dobra, odsłonię sobie twarz w końcu. Cieszę się, że w końcu twarz mi doszła do ładu i już będę mogła się normalnie wyszpachlować. Przyjemna konsystencja. On jest dosyć gęsty, ale nie czuć, żeby był ciężki. A i tak by the way, mówiłam wam w poprzednim filmie, że będę uczyła się konstrukcyjnego i ja już wam ten konstrukcyjny pokazywałam na stories i zrobiło to niesamowity show ciał, więc dziękuję bardzo. Oczywiście są dłuższe niż zwykle, ale mówię, jak już mam rzeźbić, to nie będę rzeźbić krótkich paznokci. I już mam pomysł na kolejny konstrukcyjny, ale proszę się u mnie nie pytać, ile siedziałam i robiłam te paznokcie. Ale to nie jest coś, co by mnie w jakikolwiek sposób zniechęciło, więc nie ma problemu. Okej, fajny jest ten produkt. Przypominam, że tam mam podgląd i tak się sprawdzam. I on chyba jednak się trochę utlenia, bo jeszcze raz zrobię tego swatcha. Jezu, jak strzela z tej tubki. Masakra. I tutaj to było roztarte. To jest świeżo wyjęte z tubki. No i zaraz zobaczymy, chwilę odczekamy. A few moments later. Zdecydowanie się utlenia, bo pod innym kątem ja tutaj widzę, że tu jest on, tu wszędzie jest nałożony, zresztą widzicie, że trochę przykrywa tatuaż. A tu jest, jak był wyjęty z tubki. Więc już jak jesteście opaleni, to spoko. Właśnie tak jak ja się samoopalaczem trochę nasmarowałam. Bardzo ładnie się prezentuje, właśnie tak wklepany palcami, bardzo szybko. Co do samoopalacza, to tutaj wam wrzucę, czego użyłam, bo nie użyłam żadnego konkretnego, w sensie, że mam jakąś współpracę czy coś w tym stylu, tylko po prostu robiłam porządek w kosmetykach, w pielęgnacji, przeglądałam, co mam odłożone i miałam kilka samoopalaczy, jeszcze kilka mam nieotwartych i mówię, dobra, chyba ze 2 lata się nie smarowałam samoopalaczem, dawno nie byłam opalona, a i tak nie jestem jakoś wybitnie opalona, tylko tak trochę po prostu i stwierdziłam, dobra, trzeba wyrównać to, co się zadziało na rękach i na nogach. Wyrównam trochę ciało. No i to wszystko nakładam paluchami. Ładny, podoba mi się. I ma trochę w sobie taki efekt blurujący, bym powiedziała. W ogóle jak on jest opisany, bo nawet nie sprawdziłam. Bogata w składniki odżywcze, wszechstronnie działająca formuła, bla bla bla, bez konieczności poprawek. Tyle, a tu z tyłu co jest napisane? Formuła jest połączeniem nawilżającego serum przeciwzmarszczkowego, korektora podkładu i kremu przeciwsłonecznego, chroniącego przed UVA i UVB. Zawiera aktywne nawilżacze, takie jak kolagen czy śluz ślimaka, miks niezbędnych soli mineralnych w postaci składnika psysiogeny, biotynę, witaminę B3 oraz E i odżywcze naturalne olejem marula, makadamia, olej arganowy. Dba o naturalną barierę ochronną skóry. No, grubo tu pojechali. Ale wygląda bardzo ładnie. Wiecie co? Trochę mi on przypomina. Mówiłam o tym
też BB kremie, tu jest Sisi, tu jest BB, które z Misha, tak, Perfect Cover BB Cream XXX i on właśnie też ma takie bardzo ładne krycie, ale nie jest ciężki, właśnie robi taki delikatny fokus na twarzy, więc ten produkt bardzo mi tamten przypomina. I teraz następne, co będę miała do przetestowania, to mamy róż kremowy do twarzy, który również ma tutaj składniki odżywcze, a mianowicie witaminę C i roślinny kolagen, 97 składników pochodzenia naturalnego, to jest Veoli Botanica. I to jest róż kremowy, który został wydany, z tego co się orientuje, w jednym odcieniu, więc wykonturuję sobie na kremowo nos oraz policzki i będziemy nakładać róż. No powiem wam, że zmiana koloru, nawet taka delikatna, to tak trochę trzeba pomyśleć, co się robi. W sensie takim, że nie jestem przyzwyczajona, że zmieniam dosyć często kolor podkładu. Na przykład musiałam inaczej nos wykonturować, bo tak to zawsze robię białą linię kredką Jumbo z NYXa, a teraz musiałam tą linię poprawić ciemniejszym korektorem, to jest na przykład Kiko Milano 03. Boki nosa jak zwykle wykonturowałam 3,5 odcieniem tego sticku do konturowania So Matchy z Claresy, a na policzkach mam ten z Ingrid kremowy 1. I uważam, że na razie jest ok, ale wydaje mi się, że chyba będę się trochę rozjaśniać, ale sądzę, że pod oczami tutaj fajnie rozjaśniły, bo będziemy zaraz też testować nowe produkty. No i tak, witamina C widocznie rozjaśnia, nadaje blasku skórze, witamina E pełni funkcję silnego antyoksydantu, chroni skórę przed oznakami starzenia, kolagen pochodzenia roślinnego wspomaga nawilżenia, elastyczność skóry. Tajna formuła, możliwość stopniowania, łatwo się rozprowadza, nadaje świeżości, efekt zdrowej, wypoczętej skóry, efekt naturalnego rumieńca. No, odkręć się. I ten róż kosztuje 80 zł. Mamy taki zwykły aplikator. Odcień wydaje się być ładny, taki, że powinien mi się podobać. I tutaj tego różu mamy 10 ml, czyli mniej więcej tyle samo, co na przykład w tubkach Ingrid. A ten róż, co ostatnio mi się najbardziej podobał z AA Wings, to tubeczki mają po 15 ml. Tylko tyle, że no tutaj mamy składniki aktywne, a w tamtych produktach, z tego co mi wiadomo, no to ich nie mamy. No i jak go tutaj rozprowadzam na ręce, to powiem wam, że wydaje się być naprawdę taki fajnie kryjący. No, zobaczmy, jak się blenduje. Najpierw to sobie wpracuję w pędzel. Najwyżej później gąbką będę poprawiać. No tutaj akurat lepiej by go było widać, jakbym nie była wysmarowana samoopalaczem, ale sądzę, że już trochę go widać. O, tu trochę więcej nałożę. Ładny odcień, podoba mi się. Okej. No, ładnie się blenduje. Spoko. I w sumie niepotrzebnie pojechałam pod oczy. Może trochę, o, gąbką, którą nakładałam, ten CC krem trochę tu wyblenduje. Ponieważ teraz mam coś takiego jak korektory korygujące z Huda Beauty i widzę, że one już są dostępne i one kosztują po 150 zł, czyli są dokładnie w tej samej cenie co te oryginalne korektory. I te korektory z Huda Beauty uwielbiam, ubóstwiam, bardzo często po nie sięgam. Tym super jasnym to był chyba 01G. Tym wszystko rozjaśniałam, ten jest niemalże biały, a najczęściej kolor, którego używam, to jest 1-3G, a w razie czego, jeżeli on dzisiaj okaże się być dla mnie za jasny, to mam jeszcze 3,5 oraz 4,3, więc 4,3 to raczej będzie za ciemny, ale w razie czego zmieszam go sobie z ciemniejszym, ale chyba wydaje mi się, że będę się tutaj rozjaśniać. Więc wierzeju dla was słoczę, bo otrzymałam wszystkie 5 odcieni i no tutaj wiadomo, takie odcienie jak mango,
papaja oraz blood orange, no to są już dla typowo ciemnych karnacji, ale wydaje mi się, że skoro już mam, bo stwierdziłam na samym początku, myślałam, a zrobię Wam swatche tylko tych dwóch odcieni, a tych nie będę rozpakowywać, ale z drugiej strony później stwierdziłam, dobra, jednak rozpakuję i zobaczę te odcienie, bo na przykład ten taki, czyli ten ostatki, albo chyba przedostatki papaja, one mają dosyć pomarańczowy, ten jest akurat marchewką, ale mają bardzo mocno pomarańczowy podton, więc ja tych korektorów będę mogła użyć, jeżeli będę na przykład po jakimś zabiegu, będę miała siniak, bo wtedy właśnie pomarańczowy kolor to będzie ładnie niwelować, a dzisiaj sobie przetestujemy, no zaraz zobaczymy, na pewno przetestujemy sobie Pink Pomelo i tutaj również mamy bogate w witaminę C, niacynamid, rozjaśnia cerę, odporny na zgięcia i pot. Właśnie, a ciekawe, zaraz zobaczę, czy ten oryginalny też miał witaminę C w sobie. Jestem ciekawa, bo może nie przyswoiłam tej informacji, a może miał. Tutaj jest w tym zwykłym korektorze wzbogacony olejem ze słodkich migdałów witamina E. No i teraz zobaczymy ten Pink Pomelo. I nałożę tylko tutaj, gdzie mam zasinienie. Pewnie już będzie za dużo, bo one są, przynajmniej te, są bardzo wydajne, bardzo kryjące. Ładnie się prezentuje. Ten jest najjaśniejszy. Ładnie wygląda. Nie spodziewałam się, a tym bardziej, że ja w ogóle się, chyba że mam siniaka, to wtedy pobawię się w color correction, a tak to ja się nie bawię w takie rzeczy, żeby nie nakładać kilku warstw. I tutaj, dobra, jak już rozblenduję ten color correction, to tutaj proponują mi, żeby nałożyć później jeszcze korektor i albo Easy Bake, ale Easy Bake, ten, który oni proponują, to ja mam w odcieniu przezroczystym, nie, translucent, tak, no, Sugar Cookie albo banana, więc bananowym to ja mogę się wybakingować później, ale tutaj proponują, aby się przypudrować okolice pod oczami, przypudrować pudrem, który będzie mieć różowy kolor i ja kiedyś testowałam, ale nie za bardzo mi się spodobał ten Hehan Fresh Rosy. On mi się nie spodobał kolorystycznie, bo tak to puder sam w sobie jest bardzo spoko, fajny, ale kolor mi nie przypadł do gustu, jak to się prezentowało. Więc zobaczymy, jak dzisiaj będzie z tym, jak już mam skorygowane tutaj cienie. I powiem Wam, że tak się ładnie przykryło to, że nawet nie potrzebuję korektora za bardzo, ale chciałabym się rozjaśnić. O. Tak, środek. O, jaśniutko. A dobrze, środek twarzy bym chciała rozjaśnić. Tak będzie ok. Tak delikatnie tutaj. Wow. Chciałam powiedzieć, że zatkało mnie, że widzę różnicę. Jest zdecydowanie mocniejsze krycie niż przy samym korektorze. Wow. A to chyba jednak zacznę się w to bawić. I teraz jestem bardzo ciekawa, jak to będzie prezentować się właśnie z różowym pudrem. No, sądzę, że może teraz ten różowy bardziej przypaść mi do gustu, jak właśnie jestem ciut ciemniejsza, bo jak byłam typowo blada, to on był za bardzo różowy i za mało rozjaśniający, a ja lubię bardzo rozświetloną i rozjaśnioną okolicę pod oczami. No teraz to się fajnie prezentuje i wow. Wow, i to się z bliska bardzo ładnie prezentuje i widzę, że w kamerze to wygląda zarąbiście. Wow, wow. Dobra, róż do policzków też bardzo ładnie. To teraz się przypudruję Claresą, jak to zwykle ma miejsce, Super Blur Super Powder w odcieniu beige.
O, jadź. No i oczywiście muszę jeszcze baking nosa zaraz zrobić, ale podoba mi się ten makijaż. Nadal uważam, że ta okolica pod oczami z tym pudrem z Henn jest trochę za różowa, ale to jest już raczej kwestia mojego czepialstwa, bo ja wiem, że nałożyłam róż pod oczy i ja to widzę, ale jak teraz tak patrzę na podgląd, to wygląda naprawdę spoko, wygląda ładnie. No cera pięknie się uprezentuje, wow. A może baking nosa dzisiaj właśnie zrobię tym bananowym z Huda Beauty. Z ciekawości zobaczę, czy on teraz będzie jak w jakikolwiek sposób piek, czy nadal jestem do niego za blada. Już zapomniałam o tym zapachu. Ja wiem, że są osoby, które nie lubią zapachów w pudrach albo są uczulone na to, ale uwielbiam zapach w tym pudrze. No, może siądzie dzisiaj. No dobra, i teraz kolejne produkty, które będę miała do przetestowania, to będzie nowa maskara z Hudy oraz cienie w płynie. To jest tak naprawdę blask w płynie. Innowacyjna formulacja płynnych cieni o perłowych i metalicznych wykończeniach z Glam Shopu. I może od razu wierzeją dla Was słocze, bo pewnie od razu spotkamy się zaraz na przybliżeniu. Tutaj mamy komfortową aplikację oraz budowanie krycia od lekkich iskierek po piękną taflę. Możemy stosować jako liner lub samodzielny błyszczący cień. Dla przedłużenia trwałości zalecamy stosowanie z naszą bazą Lepik. I jeszcze mam właśnie tą bazę. Baza Lepik to nowoczesna baza pod cienie o żelowej lekkiej konsystencji, idealna pod prasowane cienie, cienie matowe i perłowe. Więc dobra, to zaraz jak się spotkamy na przybliżeniu, bo muszę brwi sobie zrobić, to doskonale wiemy, że ja zawsze używam cieni bez bazy, to zaraz sobie szybko nałożymy jakieś maty i zobaczymy, jak te maty będą pracować na tej bazie. Lepik nie tylko przedłuża trwałość, ale podbija nasycenie cieni i ułatwia pracę. No i należy nałożyć palcem cienką warstwę na całą powiekę. No i później na sam koniec jako tako sobie sprawdzimy maskarę, bo doskonale wiemy, że ja i tak później przykleję sztuczne rzęsy, bo moje rzęsy no, pozostawiają wiele do życzenia, ale zobaczymy, co ta maskara właśnie na takich dziadowych rzęsach zrobi, bo maskara ma w jednej chwili zrobić spektakularne, intensywne i niesamowite rzęsy. Przygotuj się na efekt wow. Łatwe w użyciu, szybka aplikacja, pędzelek z podwójnym włosiem, nadaje natychmiastowe efekty, no i po prostu ma być efekt wow, więc niedługo się przekonamy, czy faktycznie będzie efekt wow. Much later. Wykończyłam twarz i powiem Wam, że szalenie podoba mi się ten CC krem, bo zobaczcie, jak to wszystko gładko się prezentuje, bardzo ładnie. Jeszcze na twarzy znalazła się paleta Resort i dołożyłam rozświetlacza z Rare Beauty w odcieniu Mesmerize. To jest ten taki różowawy odcień. I z racji tego, że ostatnio, to było chyba w ostatnim filmie, tak mi się wydaje, bardzo spodobała mi się ta paleta z Kobo, to dzisiaj użyjemy tych czterech. Tych trzech na pewno użyjemy, zobaczę, czy beżu też użyję, ale no będę używać tej palety. I ponieważ wiem, jak ta paleta pracuje na moich gołych zwykle oczach, no to sobie nałożymy ten Lepik. Okej, jest to totalnie transparentne. Ja tutaj na powiekach mam jakieś resztówki podkładu czy korektora, więc zaraz zobaczymy, czy to się tu nie poruszy jakoś. I jak, a sposób użycia? Nic nie ma, bo nie wiem, czy mam poczekać, aż to zastygnie, czy... U, okej, okej, robi się takie, no, lepkie. Okej, trochę tu sobie poruszyłam rozświetlacz, więc dobrze by było nic nie mieć. Niby to czuję na powiece, ale jest spoko, w ogóle nie jestem przyzwyczajona, aby czuć bazę na oczach. Więc dobra, biorę ten średni brąz. Jestem bardzo ciekawa, czy jak będę nakładać cień, to czy na przykład to się nie przylepi w jednym miejscu, ale chyba się nie zapowiada. W sumie zrobimy tak, że tu zrobimy ten sam makijaż, to samo cieniowanie na tej bazie, a tu zrobimy bez
i zobaczymy, czy faktycznie ona podbija cienie. Jedyne, co w dzisiejszym makijażu tak średnio mi pasuje, to konturowanie nosa, a raczej baking nosa. Chyba bym to sobie jeszcze bardziej rozjaśniła, może zaraz właśnie rozjaśnię. Ja jednak lubię mieć tak mocno, mocno wykonturowany nos. Czy ja wiem? Może w sumie na upartego, jakby się tam super mocno przyglądać, no to może tu jest ciut tak minimalnie intensywniej, ale tak to chyba większej różnicy nie ma. To od razu ten cień tu na dół. Teraz ten średni brąz. Ale powiem wam, że już nie czuję tej bazy, ona wystygła. Nie czuję większej różnicy pomiędzy tą powieką bez tej bazy, a z tą bazą. No ale tak jak mówię, ja nie jestem dobrym testerem baz. Wypadałoby, żeby to przetestowała osoba, której faktycznie w ciągu dnia cienie się zbierają. No bo u mnie na moich powiekach nie ma takiego problemu, więc ciężko mi też, nawet testując tą bazę, to określić. Może jest tutaj ciut intensywniej, ale no widzicie, że to nie jest ogromna różnica. Czyli chyba tylko tych dwóch średnich brązów dzisiaj użyję. Jakoś podoba mi się ten makijaż taki. No i teraz mamy do nałożenia te cienie, błyszczący cień w płynie, blask w płynie. Cienie o bardzo lekkiej formule na bazie wody z błyszczącym wykończeniem. Nakładać na powiekę, rozcierać pędzlem z włosia naturalnego lub syntetycznego. Jak robiłam swatche, to bardzo mi się spodobały te imprezowicz, afrodyta, co tam jeszcze, zimno beż i szampan truskawkowy. I zaraz właśnie zobaczę, którego tu użyć. I tak jak pewnie widać było na swatchach, niektóre cienie są bardziej takie błyszczące z delikatniejszą bazą, a z kolei niektóre są takie metaliczne z bardziej kryjącą bazą. Dobra, ten imprezowicz jest bardzo ciekawy. Jak robiłam swatcha, to jakoś tak super szybko nie zastyga. Bym powiedziała, że trzeba trochę poczekać. Śliczny. No dobra, to ten imprezowicz tu na oko bez bazy wygląda tak samo, aczkolwiek powiem wam, że jak tu nakładam ten cień, on jakoś tak przyjemniej się nakłada, jakby zsunął po tej powiece. Tu bardziej czuję strukturę mojej powieki, jeżeli dobrze jestem wam w stanie to opisać. No, ten imprezowicz ładny. Afrodyta chyba trochę za złota, chociaż nie wiem. I ten zimno beż bardzo mi się podoba. Wiecie co? Dobra, to może jeszcze ten samoopalacz nałożę. Bo to jest taki, takie ciemne złoto z taką nutą miedzi. No bardzo fajny efekt to daje. I mówię, na początku jak robiłam swatche, czy nawet jak się nakłada na powieki, no to czuć, że to jest w formie takiego przyjemnego musu. O, bym tak to powiedziała, to nie jest taka typowa płynna forma. No i ten samoopalacz, on jest najciemniejszy tutaj w tym zestawieniu, ale chyba nadal jest trochę za jasny dla mnie, więc zrobię kreskę. I zaraz do was wracam. Pojechałam z tymi oczami dzisiaj. Nie wiem, poniosło mnie z kreską. Kreska to jest trufla z Glam Shopu, czyli cień w płynie. I na linii wodnej mam kredkę brązową z Huda Beauty Creamy Coal. I zaraz oczywiście będę musiała przykleić sztuczne rzęsy, chyba że faktycznie ta maskara zrobi niesamowity efekt wow. Więc rzęsy już podkręciłam przy pomocy zalotki i jedziemy. Tutaj są różne, z jednej strony są takie wgłębienia, z drugiej strony nie, takie różne kształty tu są.
I zaraz się dowiemy, czy ona pogrubia. Tak, pogrubia na pewno. Czy wydłuża? No, trochę wydłuża, ale skleja te rzęsy. Zobaczmy na tym oku, czy mi lepiej wyjdzie. Au, au, au. Zobaczymy, czy mi lepiej wyjdzie. Jeszcze trochę tego tuszu wezmę, zgarnę z tej szczoteczki. I przejedziemy tutaj. Ej, dziwna sprawa. Jakbym... Czuję, że nie mam kontroli nad tą szczotką. Nie czuję, kiedy jest ta wypustka, kiedy jest gładka powierzchnia. Nie ogarniam tego. Może efekt wow na długich, ładnych rzęsach by był. Dla mnie efekt wow jest pod takim kątem, że nie mam pojęcia, w którym momencie, gdzie jaka rzęsa pójdzie. Zobaczcie, że ta idzie w tą stronę, ta idzie w tą stronę. Tu w ogóle, tu się pozlepiało, tu się... Nie wiem. Nie ogarniam tej maskary. Nie rozumiem. Ale dobra, przykleję sztuczne rzęsy na górze, zaraz postaram się nią jeszcze wytuszować dół. W razie czego model rzęs to są kępki przyklejone od spodu na ten preparat. Cały czas go używam i podoba mi się. Cały czas utrzymuję, że to jest fajne. Mówiłam o tym w ulubieńcach i tutaj Wam podlinkuję, w którym filmie go testowałam. No i sprawdźmy, może jeszcze z tą maskarą uda mi się cokolwiek zdziałać na dolnych rzęsach. I trochę wyczyszczę tą szczotkę z tego tuszu, bo boję się, że jak zrobię sobie kuku, to już będzie ciężko to naprawić. Okej, na razie nie jest źle i tutaj pomimo tego, że na razie te rzęsy się nie skleiły, to widać, że ta maskara zdecydowanie pogrubia. No na dolnych rzęsach ładnie się sprawuje, chociaż też trochę mam wrażenie, że te rzęsy gdzieniegdzie się łączą. No nie wiem, nie wiem, proszę Państwa, nie wiem. Nie jest źle, ale wybitnie też nie jest. Dobra, usta, kolczyki i widzimy się na podsumowaniu. I teraz tak, na ustach tylko delikatnie sobie zewnętrzne krawędzie, kontur ust sobie zrobiłam przy pomocy konturówki Pirenelli Patik 07. I tak to powiem Wam, że nie spodziewałam się, ale naprawdę podoba mi się ten makijaż. I o dziwo podoba mi się ta okolica pod oczami, gdzie już tego różu tak naprawdę nie widać, ale ja mam to z tyłu głowy, że tutaj jest ten różowy puder pod oczami, ale faktycznie teraz całościowo prezentuje się to spoko i nie jestem zła, nie jestem wściekła, że tutaj nie jest jakoś tak mocno wybitnie jasno. Oczywiście preferowałabym bardziej tą wersję z rozjaśnieniem, ale uważam, że wygląda to całkiem spoko. Podoba mi się ten korektor, ten różowiutki Pink Pomelo. Sądzę, że ja po to połączenie, po zwykły korektor chudy z tym będę sięgać częściej, bo nie musiałam w ogóle korektora dokładać drugi raz, bo jeżeli oglądacie moje filmy, to doskonale wiecie, że wtedy, kiedy nakładam korektor, to robię raz korektor, a później tak delikatnie tutaj jeszcze doklepuję tak trochę, a teraz nie musiałam nic totalnie doklepywać i no ta okolica pod oczami pięknie się prezentuje i jest to takie wow, wow, zaczynam się przekonywać nie dość, że do innego koloru pod oczami korektora, to i dodatkowo tego różowego pudru. Róż z Veoli, bardzo ładny odcień. Jedyne co, to
Zdziwiło mnie to, że została wydana tylko jedna wersja kolorystyczna, ale możliwe, że marka po prostu chce spróbować, zobaczyć, czy ten produkt będzie chodliwy, czy opłaca im się w to inwestować i po prostu robić więcej kolorów, więc moim zdaniem, jeżeli szukacie kremowego różu, który ma dodatkowo właściwości pielęgnacyjne, to jak najbardziej. Bardzo przyjemnie się blenduje, świetnie napigmentowany, ładny, uniwersalny odcień. I ten CC krem, jedyny minus tego produktu jest taki, że on w tej najjaśniejszej wersji i tak jest dosyć ciemny, typowy bladzioch nie użyje tej najjaśniejszej wersji, plus to dodatkowo jeszcze się trochę utlenia. A tak to naprawdę on ma świetne krycie, takie średnie, przyzwoite, sądzę, że można by to było jeszcze bardziej dobudować, nie jest to mocno wyczuwalne na skórze, ma oczywiście dodatkowo te właściwości pielęgnacyjne, plus mamy ochronę przeciwsłoneczną i to też na porządnym poziomie, no i prezentuje się jak druga skóra i robi od razu taki efekt blur. Maskara do rzęs przynajmniej u mnie no nie sprawdziła się, co prawda spoko nawet prezentuje się na dolnych rzęsach i pewnie w tym celu jej będę używać, skoro już ją rozpakowałam, to żeby nie poszła na świetki, to no będę jej używać do dolnych rzęs. Górne i tak zawsze przy takim makijażu, pełnym makijażu i tak zawsze albo przykleję rzęsy sztuczne, albo kępki, więc dla mnie to nie jest ogromny ból, że no ona mi się nie sprawdziła, ale powiem wam, że miałam zdecydowanie większe oczekiwania w stosunku do marki, tym bardziej, że mają sporo ciekawej i bardzo dobrej kolorówki, więc myślałam, że maskara będzie lepsza, ale mam nadzieję, że ktoś, kto miał w ręku tą maskarę i na przykład ma fajne rzęsy, albo przynajmniej zdecydowanie lepsze rzęsy niż moje, wypowie się w komentarzach pod tym filmem, bo może po prostu u mnie z racji tego, że mam takie rzęsy, a nie inne i nie mam wprawy mocnego w tuszowaniu rzęs górnych, to może się okazać, że ta maskara naprawdę jest grzechu warta. A z pewnością grzechu warte są te cienie z Glam Shopu. Powiem wam, że jak robiłam swatche, to byłam taka pół na pół do tych cieni, bo w sumie spoko się prezentowały, ale nie miałam takiego efektu wow. Ale jak to się znalazło i zastygło na powiece, naprawdę bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. No i to zastygło, ale nie czuć tego, nie jest to ani twarde, ani nie widzę, żeby się kruszyło. Poszłam do innego światła, takiego bardziej przydymionego, przygaszonego w łazience, to te oczy tak się prezentują, to jest obłęd. Ja użyłam, głównie chodzi mi o ten cień tutaj, to był chyba ten imprezowicz, no po prostu boski, tak, ten. Potem sądzę, że będę sięgać i chyba z racji tego, że już przekonałam się raz do cienia kremowego z Belle, który już nie jest dostępny, to sądzę, że i do tego się przekonam i będę po niego sięgać, bo tak to sądzę, że doskonale wiecie o tym, że ja raczej błyszczącymi cieniami się nie zachwycam, a ten cień po prostu boski, majstersztyk. I jeszcze jedna rzecz, która była dzisiaj używana, no to jest lepik do cieni, ale tutaj ponownie bym poprosiła tych, którzy używają baz pod cienie i możliwe, że to już kupili i już zaczęli testować, aby się wypowiedzieli, no bo tak jak mówię, u mnie po pierwsze nie widać żadnej różnicy pomiędzy pigmentacją tej a tej strony. Po drugie, nawet jeżeli w tym makijażu miałabym pochodzić z 10-12 godzin, co obecnie jest akurat niewykonalne, ale nawet jeżeli, to u mnie by nie było widać żadnej różnicy, bo oko z bazą czy bez bazą u mnie się zachowuje dokładnie tak samo. Ale w konsekwencji jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego makijażu. Ten makijaż mega, mega mi się podoba. Więc jak to zwykle ma miejsce, czekam na wasze komentarze. Przypominam o tym, że wszystkie możliwe informacje również na temat produktów od Yumi będą zawarte w opisie na dole pod tym filmem. I szybko przechodząc do ogłoszeń parafialnych, jeżeli przyjemnie wam się oglądało, to proszę o kciuka do góry pod tym filmem. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w moim nowym filmie. A więc do następnego i na razie.